Zakończ raz na zawsze sprawy, które powinny zostać zakończone. Zakończ raz na zawsze związki, które powinny zostać zakończone. I ja tego nie zrobiłam do tej pory. Ja znów wpadłam w ten rytm, by pomóc tej osobie, znów się otworzyć na tą osobę. I to jest to przesłanie, że może tak jest i w Twoim życiu, że masz jakieś osoby, które wiesz, że ten kontakt Ci nie służy. Już dawno czujesz, że chcesz się od tego uwolnić, nie chcesz mieć z tym człowiekiem nic wspólnego, a jednak jakoś coś Cię skusi, ten diabeł, by znów wejść w tą akcję, reakcję, interakcję z tą osobą. I może masz takie sprawy, które już dawno powinny zostać zakończone, które powinny zostać doprowadzone do końca. Bo jeżeli mamy takie sprawy, które gdzieś tam, tak brzydko to nazwijmy, wiszą, są niezałatwione, trzeba ciągle o tym myśleć, że te sprawy są, że trzeba się kiedyś nimi zająć, że trzeba w jakiś sposób to dokończyć, to gdy one tak wiszą nad nami, to bardzo dużo naszej energii jest wykorzystanej na to, aby o tym myśleć, nazwijmy to tak. Czyli nasza energia płynie w tym kierunku, by myśleć o tym, że te rzeczy trzeba jeszcze dokończyć. Eremita jednak mówi, nadszedł czas, aby zakasać rękawy i dokończyć te rzeczy raz na zawsze, by nie tracić tej cennej energii, która jest Ci potrzebna na Twojej nowej drodze. Takie myślenie o starych związkach, takie myślenie o starych sprawach, takie myślenie o rzeczach, które jeszcze musimy wykonać, ale no za bardzo nam się nie chce, pochłania naszą energię życiową. I brakuje jej tutaj, w tym kierunku, tej nowej drogi. Tu jest Ci potrzebna cała ta energia, która jeszcze gdzieś tam wisi w niezakończonych sprawach. Więc kolejne 7 dni stwórz listę wszystkich rzeczy, wszystkich związków, które powinny zostać zakończone, skończone, ukończone, czy jak to jeszcze inaczej nazwiemy, powinny zostać zamknięte.